Фадай на друг. Zmiana uchwały nr 70/10/13/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2014 roku. Sprawy wieloletniej prognozy. Nie, to już by to było. A nie, jest. Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 15/15/90. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Alina Kwaśniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta zmiana uchwały dotyczy aktualnie obowiązującego WPF-u, czyli również dotyczy roku 2013. Zmiany zaproponowane w tym projekcie są zgodne z projektem, który wcześniej był referowany. Natomiast te zmiany są dlatego potrzebne, iż w kilku przypadkach jeszcze w tym roku budżetowym konieczne będzie bądź to aneksowanie, bądź podpisywanie umów wieloletnich, czyli na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały. Chciałam Państwu zwrócić uwagę, że w projekcie wcześniej referowanym, w paragrafie trzecim jest napisane, że tamta uchwała, czyli obejmująca rok 2014 i lata następne, będzie obowiązywać od dnia podjęcia, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia roku 2014. Do końca tego roku obowiązuje aktualnie obowiązująca uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, czyli obejmująca rok 2013 i kolejne lata. W ramach zmiany tej również zmienia się limit zobowiązań z tytułu tzw. umów na ciągłość. Umowy na ciągłość to są umowy związane z mediami, z telefonami komórkowymi i okazuje się, że parę małych jednostek oświatowych w limicie, który nam przekazywały rok temu, nie zapomniało o kilku tego rodzaju umowach. To najczęściej dotyczy w tej chwili umów na obsługę telefonów. Stąd również w treści uchwały, tej aktualnie obowiązującej, nieznacznie zwiększamy limit zobowiązań umów na ciągłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 10.12.2013 roku godzina 15. Ostatecznie termin zgłaszania poprawek na 12 grudzień 2013 roku godzina 15.